Hej kochani, dziś na Waszą prośbę na krótszych włosach pokażę Wam zwariowaną fryzurę. Poprosiłam Karinę, żeby była moją modelką, ponieważ ona właśnie lubi takie fryzury. Zaczynamy od żelu aloesowego, którym nawilżyłam włosy i dzięki temu, że go nałożyłam, łatwiej mi się zaplata warkoczyki dobierane. Możecie spróbować, nie musicie używać zwykłego żelu, to jest zdecydowanie zdrowsza opcja. Także zaplatam trzy dobierane warkoczyki przy skórze głowy, takie cornrowsy i zabezpieczam je gumkami. Teraz wydzielam bardzo, ale to bardzo cienkie pasma i nawijam je na najcieńszą stożkową lokówkę, jaką posiadam. Zamówiłam już sobie, słuchajcie, jeszcze cieńszą, więc na pewno Wam ją pokażę. Na razie to jest najcieńsza i robię takie bardzo, bardzo małe loczki. To są loczki jak u lalki, ale nie martwcie się, to tak nie zostanie. Nie będzie to aż tak sztucznie wyglądać. No i co, jak wyglądasz? Jak ta piosenkarka. Ale nie, to nie koniec, nie bójcie się. Oczywiście można tak zostawić, jeżeli ktoś chce rzeczy takiego loczka. Dobra, co teraz robimy, to muszę rozdzielić te loczki na mniejsze, ale nie to, że rozdzielamy byle jak, czy rozczesujemy. Musimy z każdego tego loczka wydzielić inne mniejsze loczki. I pamiętajmy, że zawsze jak wydzielamy, okręcamy w tą stronę, którą jest zakręcone. A to nie wiedziałam tego. Tak, to jest super trik i dzięki temu masz 25 razy więcej włosów. Możesz na tyle, ile chcesz, możesz sobie cienki wydzielać. A nadal masz loczki. Yeah. I teraz robimy tak ze wszystkimi loczkami na głowie. I teraz, żeby uzyskać kształt fryzury, to nie tapirujemy ich grzebieniem, bo wtedy napuszymy je. Możemy je tapirować palcami, tam gdzie macie za długie, tam gdzie coś Wam przeszkadza, chcecie uzyskać właśnie ten bardziej okrągły kształt. Wystarczy je tak stapirować, za końcówkę złapać. Ewentualnie coś tam popodpinać wsówkami po prostu. Ja podobnę trochę tutaj, żeby zasłonić miejsce, gdzie kończą się warkoczyki. Powiem Ci, że podoba mi się ta fryzura. Bardzo. Tu warto też unieść trochę z tyłu, żeby fryzura właśnie miała tą objętość. Trochę podtapirować palcami te pasma, które tu z tyłu opadają. Ja już się nie mogę doczekać tamtych też, jak one jeszcze mniejsze będą. No. Też z tyłu może trochę podnosić w ten sposób. O, taki właśnie by Ci pasował tu. No, jest ok, ale ładnie. Ale super. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Wpadajcie na kanał Kariny, bo właśnie będzie mnie malować. Jeszcze jestem bez make-upu. Także koniecznie Was zapraszam. Jeżeli chcecie zobaczyć inne fryzury z udziałem takich krótszych włosów falowanych, to dajcie znać. Karina ma bardzo podobne włosy. Chcemy też zrobić filmik o afro, więc to już w następnym filmie pewnie. Bardzo mi się podoba. Mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. To jest Twój styl. Ty jesteś właśnie taka zwariowana i Tobie to super pasuje. Także dziękuję Ci bardzo za piękną fryzurę. Idę w świat. Pa! Pa!